Dzień dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu. Poniedziałek, 26 dzień października. Startujemy z naszym porannym przeglądem rynkowym. Zaczniemy sobie od EURUSD i ciekawy schemat tutaj nam się kształtuje na kolejne godziny, kolejne sesje. Interwał jednogodzinowy w zasadzie, więc może nie do końca sesji, ale najbliższą przyszłość całkiem ciekawie to wygląda. A będziemy się opierać na schemacie harmonicznym. Układ XABCD. Pierwsza część układu, bardzo precyzyjna reakcja na 50, fala BC, potencjalna fala BC, tak to wygląda, że może tak się nam to ukształtować na wysokości 1,1865. I docelowym targetem byłby tutaj poziom 1,1730, 1,1735. Potwierdzony tutaj tą szeroką strukturą 1 do 1, tutaj nam się klastruje to w przestrzeni 5 pipsów zaledwie, więc całkiem fajnie to wygląda. No jedynie elementem takim, który jest tutaj nieodzowny i oczekiwany, to po prostu kontynuacja spadków, tak? Umacnianie się amerykańskiej waluty w stosunku do euro. Obecnie gdzieś tam w okolicach 1,1840 się poruszamy. Żeby w tą ostatnią fazę wejść struktury harmonicznej, musimy wybić dołem po prostu punkt D na poziomie cenowym 1,1785. Wtedy też otworzy się ta przestrzeń do dalszych spadków. Mniej więcej tutaj jeszcze około 50 pipsów od tej wyceny, od położenia punktu B. Wtedy ta fala BC zostanie ukształtowana w pełni, potwierdzona i struktura fali CD będzie gdzieś w połowie na ukończeniu i jak najbardziej będzie ten układ zdecydowanie do bardziej uważnej obserwacji. Możemy na przykład sobie taki alert cenowy gdzieś tutaj w okolicy 1,1780 ustawić na tą chwilę, bo też nie warto może co godzinę sprawdzać, co na tym etku się dzieje, jeżeli znajdujemy się dosyć jeszcze wysoko, jeżeli chodzi o rozegranie tego schematu. Niemiecki DAX. Bazujemy tutaj poniekąd na tym swingu spadkowym, który gdzieś kształtowany jest w drugiej połowie października. Przecena z okolicy 13-150 punktów. Obecne minimum wyznaczone w ubiegłym tygodniu 12,340, dosyć spore spadki podczas ostatnich dni. Nadal aktualna strefa popytowa wynikająca tutaj z mierzenia 61,8 szerokiego swingu, 50 z pomiaru ostatniej fali, 1 do 1 na korekcie pędzącej. Także bardzo tutaj dużo tych mierzeń, fajne klastry techniczne nam się kształtują. I strefa cenowa jaka 12,750, 12,770, powiedzmy 20-25 punktów, tutaj ten poziom, ta strefa cenowa, tak tu się kształtuje, 12,750, 12,770, 75, bardzo silny poziom potwierdzony tu już tutaj w ramach biegu nowości do obserwacji na niemieckim indeksie. Aktualizujemy scenariusze na tablu. Zobaczmy, co nam tutaj się kształtuje. Może nieco większy interwał. 61,8 mocno potwierdzona, natomiast to jest szeroka strefa H4. Natomiast myślę, że warto też ją zaznaczyć. Dobrze to wygląda. Silna biegunowość. Mówiłem o tym poziomie też w ubiegłym tygodniu. Dołek z 27 sierpnia. Wybicie dołem i zobaczcie, że w punkt tutaj notowanie nam księgują tą strefę 1,31. 75 na tą chwilę, jeżeli tak już szeroko spoglądamy, największa korekta spadkowa podczas tych wzrostów i docelowy poziom techniczny, jaki nas interesuje na GBP/USD, strefa wsparcia wynikająca z korekty pędzącej 1 do 1, 1,2955. Myślę, że bardzo fajne techniczne wsparcie na kablu na tą chwilę na GBP/USD. Oporem szerokim pozostaje 1,3175. Schemat na ujku aktualny, to co wyznaczałem na zamknięciu ubiegłego tygodnia. Widzimy, że tutaj po wejściu na rynek powoli kapitału europejskiego mieliśmy taką podbitkę w okolicy 104,98, to był max. Natomiast zabrakło nam tutaj powiedzmy około 6-7 pipsów do pełnego zaksięgowania strefy. Myślę, że zabrakło jeszcze wyraźnie tyle, że nie było sensu rozważać gdzieś tutaj ewentualnych shortów. Myślę, że ta podbitka jeszcze się pojawi. Bardzo silna biegunowość, pomiar 1 do 1, strefa cenowa 105,05. W
Fajny techniczny układ ze strefą oporu na ujku na dzisiejszą sesję, zdecydowanie. Dobrze, spójrzmy na to złoto. Ono nie porusza się zbyt przyjemnie. Znowu mamy jakąś próbę wybicia dołem. Ten schemat dolnego ograniczenia nam mocno ucieka, więc myślę, że nie ma sensu gdzieś tam skupiać się na nim więcej. Pozostawiamy sobie nieco tą górną bandę. Celowo 1800 dolarów za uncję, natomiast tak jak wspominałem też w ubiegłym tygodniu, to jest bardzo odległa strefa jeszcze, więc nie warto ją gdzieś tam przywiązywać do niej zbyt dużej uwagi. To jest wynikające z szerokiego mierzenia. Natomiast przywiążmy może uwagę bardziej do tego swingu wzrostowego ostatniego, jak to wygląda, jak to się ukształtowało. W wyznaczeniu dołka w okolicy 1933 mamy zejście w okolicy 61,8. Również możemy się pokusić o układ harmoniczny potencjalny, fala BC i gdzieś wykończenie układu na 7,86 lub 8,86 w zależności od dodatkowych potwierdzeń. W międzyczasie gdzieś będziemy ich szukać, czy na formacjach świecowych, czy zewnętrznych mierzeniach fali BC. Na przykład sprawdźmy, jak to by wyglądało na tą chwilę. I zobaczmy, że bardziej interesująca by była strefa przy współczynniku 7,86. Mamy 127,2 Fibo z fali BC. Także bardzo fajne potwierdzenie poziomu 1866, 1768 dolarów za uncję na złocie. Na tą chwilę ten poziom wygląda całkiem fajnie technicznie. Jeżeli złoto będzie pogłębiać spadki, jeżeli wróci po prostu ta zmienność, na którą czekamy, że pozwoli nam stworzyć takie okoliczności, gdzie będzie można fajnie coś złapać na tym złocie technicznego po prostu.